chaotyczne, ale emocjonujące, pełne zaskakujących zwrotów akcji Grand Prix Korei wygrał Fernando Alonso, który na dwa wyścigi przed końcem został nowym liderem Mistrzostw Świata. I oczywiście Ferrari jest zniebowzięte, bo to znakomity wynik, na który się nie zanosiło. A załamany jest Red Bull, bo przecież Sebastian Vettel i Mark Webber startowali z pierwszych pozycji w Korei. I wydawało się, że zwycięstwo Red Bulla, któregoś z Red Bulli na tym deszczowym torze, będzie pewne. I to nawet w momencie, kiedy po własnym błędzie samochód rozbił na 19 okrążeniu Webber. Vettel, który w deszczu ścigać się potrafi, miał wystarczającą przewagę, która polegała między innymi także na tym, że miał lepszą widoczność jadąc na trasie pierwszej pozycji. Nie musiał walczyć z tym deszczem i z potokami wody, które wypływają spod kół innych kierowców. No ale w przypadku Vettela zawiodła maszyna i prawdopodobnie silnik Renault na 9 okrążeń przed końcem Niemiec musiał wycofać się z wyścigu, zanim jechał Alonso wówczas, który oczywiście szansę wykorzystał. Perfekcjonista był tam, gdzie być powinien i wygrał wyścig. Także niedziela była wielką porażką Red Bulla. Vettel i Webber wciąż są w grze o Mistrzostwo Świata, choć ich szanse, szczególnie Vettela, który jest teraz trzeci, nie są najlepsze. Jeszcze gorzej wygląda jednak sytuacja McLarena. Lewis Hamilton i Jenson Button matematycznie są w grze o tytuł, no ale obecna forma McLarena w porównaniu z tym, co prezentuje Red Bull i Ferrari, no praktycznie te szanse McLarenów przekreśla. Robert Kubica w Korei był piąty i to jest świetny wynik, zważywszy na słabe kwalifikacje. Start dopiero z ósmej pozycji i utratę tego miejsca już na pierwszym okrążeniu na rzecz Michaela Schumachera. Potem Kubica błędów jednak się ustrzegał, nie popełniał ich i wykorzystał fakt, że jadący przed nimi Vettel, Webber, Rosberg, Pietro, Hulkenberg i Barrichello mieli swoje problemy najróżniejsze i pozycje tracili. Do końca sezonu zostały dwa wyścigi w Brazylii za dwa tygodnie i w Abu Zabi 14 listopada.